Dzisiaj w naszej kuchni, kuchni Lidla, ciocia Dorocia i jej pomocnicy, proszę, się nazywa pomocnik jak? Marta. Marta się nazywa pomocnik. Marysia. Drugi pomocnik Marysia i trzeci pomocnik? Kacper. Proszę bardzo, razem z pomocnikami zrobimy dzisiaj zupę dyniową. Dynia to bardzo rzadko przez Polaków wykorzystywane warzywo, a szkoda, bo jest zdrowa, pyszna, a na jesieni daje nam różne możliwości kulinarne. My zrobimy taką zupę, którą mogą zjeść dzieci. Będzie rozgrzewająca, sycąca i bardzo dobra na takie jesienne dni, jakie za chwilę przed nami. Słuchajcie, dynię taką potrzebuję, co wygląda jak latarnia na Halloween. Jest? O, właśnie, taka. Moja jest na przykład już ze świecą, proszę bardzo. Często czyścimy takie dynie, przygotowujemy je specjalnie. Co robimy z miąższem? Miąższ wyrzucamy, a szkoda, bo z niego właśnie możemy zrobić taką cudowną pomarańczową zupę. Pomocnicy lubią zupę? Tak. A jaką najbardziej? Ja pomidorową. Dobrze. Ja dyniową. Brawo, dyplomatka, już mamy karierę. Kacper? Ja ogórkową. Dzisiaj dyniowa i rozumiem, że będziecie mi pomagać, tak? Tak. Zaczynamy, proszę Państwa, od tego. Chcemy taką zupę zrobić nie tylko sycącą, ale także taką bardzo treściwą. W związku z tym weźmiemy szynkę wieprzową, upieczemy tę szynkę pięknie w piecu, pokroimy ją potem na takie bardzo drobne kawałeczki. Taki będzie makaron z mięska, żeby dzieci, jak będą jadły tę zupę, miały w środku coś dobrego, coś treściwego. Więc zaczynamy od pieczenia szynki, tak? Proszę Państwa, mamy garnek. Nalewamy troszeczkę oleju do środka, tak? Proszę bardzo, odrobina. Proszę zaglądać, wystarczy? Wystarczy. Dobrze. Wystarczy. Teraz wrzucamy. Proszę bardzo. Cebulki. Poproszę 4 kawałki. Jeszcze jeden. Teraz powąchamy swoje palce. Troszeczkę pachnie, prawda? Potrzebny nam jest do tej pieczenia tej szynki taki liść. Czy on jest suchy czy żywy? Suchy. Suchy. Suchy? Tak, zobacz. Weź do łapki. Tak, weź. Suchy jest. I złamiemy go. Pak. Ciach. O, troszkę go nawet rozkruszymy. Idę po szynkę do lodówki. Pomocnicy tutaj nic nie wyjadają, tak? Tak. Żadnych cukierków i żadnej dyni. Bardzo proszę, bo ja tu wszystko widzę. Szynka jest gotowa. O, to czarne poproszę. Pomocnicy, nie spać, zjedzać! Nie to czarne, drugie czarne. O, co to jest? Wąchamy. Nie zaciągamy się, nie zaciągamy. Pieprz, czarny pieprz. Pięknie pachnie. Jest jedną z najbardziej można popularnych... Można zrobić apsik. Można zrobić apsik. Chcesz apsik z pieprzu? Nie. To nie jest dobry pomysł. Proszę, z obu stron musimy pięknie doprawić, żeby szynka miała aromat. Teraz mam prośbę. Posolicie mięso, dobrze? Proszę. Nie, no tyle soli to jest za mało. Troszkę więcej. Tyle? Super. Teraz uwaga. Mamy mięso przyprawione i teraz hops, wchodzi do garnka. Zwiększamy ogień i obsmażamy z obu stron. Pozamykamy te pory i będziemy zabierać się za zupę. Zamykamy naszą szynę. Uwaga, idzie gorące. Otwieramy to. Delikatnie, ślicznie. Czujesz, jakie gorąco bucha? Wkładamy naszą szynkę. 180 stopni, może być troszkę więcej. Na 1,5 godziny. Pomocnicy, wracamy z powrotem. Zaczynamy od takiej małej kostki masła. Wrzucamy ją do garnka. Masło, wyjadasz masło? Proszę, ale nie wyjedz mi całego, dobra? Bardzo cię proszę, trochę mi zostaw do zupy. Rozpuszczamy masło w garnku. Wrzucamy cebulę, obsmażamy ją razem z czosnkiem. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Smaży się, smaży, ładnie pachnie. Jeszcze troszeczkę potrzebujemy czasu, żeby cebula i czosnek się dobrze przysmażyły. Poproszę imbir. Weźmiemy go tylko troszkę, bo nie wszystkie dzieci lubią imbir. I trzeba z tą przyprawą bardzo uważać. Uwaga, z peperoncino, bo jest naprawdę intensywne w smaku, ale tej zupie nada charakter. I z ostrymi przyprawami i dziećmi to radzę uważać, bo nie wszystkie dzieci na przykład lubią kuchnię tajską. I trzeba wiedzieć, kiedy zaczynać. Ja nie wiem, czy lubię. Ty nie wiesz, a próbowałaś? Próbowałam. I co? No i jest taka okej. Okay. Jednak. Mam po dwie rzeczy. Co to jest, proszę Państwa? Dynia. A nie pomarańcz pokrojona? Dynia. A skąd wiesz, że to jest dynia? No na moje dynie, bo pomarańcz była bardziej taka miękka. To jest dobrze. Twarda. I taka, brawo! I taka inaczej kształtna. Inaczej kształtna by była też pomarańcz. To akurat prawda. Do tych przypraw, które mamy, wrzucamy dynię pokrojoną w kostkę. Taka dynia smażona na maśle, wymieszana z przyprawami, nabiera aromatu i naprawdę będzie dużo lepiej smakować niż dynia surowa wrzucona od tak i gotowana w bulionie. Proszę Państwa, potrzebuję teraz tą buteleczkę.
Tu mam bulion dorobiowy przygotowany po to, żeby podsmażoną na maśle dynię z przyprawami zalać bulionem i zostawić ją do duszenia, do miękkości. Przykrywamy i gotuje się do miękkości. To nie potrwa długo. Myślę, że około 10-15 minut. A ja muszę się zająć pomocnikami, bo już po pierwsze zjedzą wszystko, co jest w kuchni. Po drugie wciągnęli całe masło, na czym ja potem to wszystko doprawię, nie wiem. Czy możecie się trochę opanować z tym jedzeniem? Asystenci, zobaczcie, co się zrobiło z kostkami dyni. Roztopiły się. No nie tyle roztopiły i rozgotowały. Za chwilę będziemy zupę miksować. Panie asystencie, zapraszam. O, ostrożnie na dół, nie jest gorąco. Możesz spokojnie złapać. Dobrze. Ojojku, wyciągamy naszą szynę. Teraz asystencie, proszę zamknąć. Nie dotykając rusztu, tak? Wygląda jak mięso. Bo to jest mięso. To mięso odstawimy do ostygnięcia i potem pokroimy je ciach na takie drobne kawałeczki. Teraz przyszła pora na to, żeby zmiksować naszą zupę. Uwaga, bierzemy... Mikserek. Zamiast kosteczek, zamiast masy, kefir. Będzie gładziutka zupa. Stop. Teraz proszę, asystentka numer 1 wrzuci kawałeczek masła, który już zdążyła zjeść paluchami. A przecież gotowanie w kuchni z dziećmi może być bardzo przyjemne i właśnie się trzeba ubrudzić, palce też. Miksujemy dalej. Nie może być żadnych grudek, tak? Żeby się fajnie jadło, żeby nie było kawałków ani dyni, ani czosnku, ani cebuli, tak? Tak. Zobaczcie, jaka gładziutka zupa. Właśnie. I żółciutka. Ale musimy tę zupę doprawić, tak? Tak. To poproszę asystenci cukier trzcinowy. Dziękuję. Wsypiemy taką sporą garść, żeby zupa była lekko dosłodzona. Do zupy dyniowej idealnie pasuje biały pieprz, sól. I teraz wszystkie przyprawy pięknie rozmieszamy. Teraz przychodzi moment na mleko kokosowe. Mamy mleko kokosowe. Można je teraz dostać wszędzie i zrobimy z naszej zwykłej polskiej dyniowej zupy zupę egzotyczną. I jedziemy. Dodajemy mleczko i pięknie zupkę rozmieszamy. Zobaczcie, co się stało z naszą żółtą zupą. Jest prawie jaśniejsza żółta, prawda? Tak. Taka piękna, gładka zupa. Czy chcecie jeść taką gładką? Tak. A może dorzucimy tu jeszcze coś? Tak. Dobra. To teraz czas na pokrojoną szynkę. Już jest pokrojona, proszę bardzo. Można ją też pokroić w drobne kawałeczki, w takie kwadraciki, jak sobie kto lubi, tak? Tak. Ale my jej nie cieliśmy. Czy wy musicie robić w kuchni wszystko? Nie. No właśnie. Poproszę miskę. Ile tej szynki wsypujemy, kochani? Całość. No błagam was, naprawdę. Teraz połowa. Tyle? Tak. Tyle powinno wystarczyć. Wystarczy? Tak. Poproszę teraz uprzejmie o łyżkę wazową do zupy. Chochla innymi słowy. Inaczej chochla. Tak jest. Dziękuję bardzo, księżniczki. Nalewamy zupę. Gorącą zupę na... naszą szynkę, więc zupa naprawdę będzie bardzo pożywna, bo jest tam sporo mięsa i jeszcze bardzo dużo warzyw w postaci naszej dyni. Proszę jeszcze tamto. To jest odrobina kwaśnej śmietany. Wydaje nam się, że ta... Nie lubicie śmietany? Ja lubię. No to co B? To jest kwaśnej. Taka podobna do musli. Taka podobna do musli to ona nie jest do końca, ale... Do musli to jogurt, tak? No. A to jest śmietanka troszkę bardziej gęsta i troszkę bardziej tłusta. Ale damy jej tylko malutko. Dobrze? Na sam środek zrobimy taką białą plamę. Proszę bardzo. I na to może ten? Teraz państwo sypią pestki. Proszę uprzejmie. Ale trafiajcie w białe. Trafiajcie w białe! Jeszcze troszkę. Posypiemy troszeczkę odrobiną kolendry. I odrobina kolendry zrobi z naszej zupy zupę jeszcze bardziej egzotyczną i aromatyczną. Mamy zupę gotową. Myśmy się narobili co? Mhm. Gotowanie w kuchni jest, jak widać, łatwe i przyjemne. Zupę zrobiliśmy w ciągu, ja wiem, 15 minut. Szynkę piekliśmy troszkę dłużej, bo półtorej godziny, ale możemy ją równie dobrze zrobić dzień wcześniej i przygotować już pokrojoną lub wykorzystać inny rodzaj mięsa. Pestki uprażyć to dla nas jest pestka po prostu. Jeśli ją jak nasiona. Mamy dzięki temu, proszę państwa, mniej więcej godzinę zabawy z dziećmi w kuchni. Potem razem zjadamy zupę i mamy pięknie spędzony czas z naszymi dziećmi. Dobre, nie? A dynia, taka samotna, na polu leży i czeka, żeby ją wykorzystać. Zupa z dyni kosztuje tyle, co nic, bo dynia jest naprawdę niedrogim warzywem, więc warto z niej
robić różne fajne rzeczy. Ja na przykład z dyni umiem robić co? Zupę, sos, dynię marynowaną, dynię na słodko, ciasto z dyni i tak dalej, i tak dalej. Już jestem zdolna? Mhm. Kto jest najzdolniejszy w naszej kuchni? Pani Dorota! No.